Jedziemy sobie właśnie bardzo ładną autostradą i tak mamy przemyślenia, że nie było ani informacji, że są tutaj winiety, ani nie było bramek. I tak myślimy, czyżby takie piękne drogi były tutaj za darmo? Nie wiemy, ale się pewnie przekonamy. Na samym końcu jeszcze jedziemy nią 20 km. Już spory kawałek też przemierzyliśmy nią, bo już jedziemy. Będzie lepiej widać ruch drogowy w Albanii. Kiepściunio. Jest godzina 20. Dojechaliśmy na kemping. Chcemy spędzić tu parę dni, żeby tak troszkę odżyć. Wziąć prysznic, wypróżnić kasetę. Poza tym takie w czasy mieszane. Troszkę na dziko, troszkę kempingowo są dużo fajniejsze według nas. Tak więc jesteśmy. Wiecie, jak to jest pięknie. Matko, nie zobaczycie tego na tej kamerze. Naprawdę. Nie ma szans, żebyście zobaczyli to, co widzę ja. Jest cudownie. Kamil bawi się z Zuzią i Szymonkiem. A ja pokażę wam kemping. Akurat troszkę zaszło słonko i zrobił się wietrzyk, więc będzie przyjemnie pochodzić sobie tutaj. My stoimy na przedostatniej parceli. Koszt kempingu to 20 euro. Za nas dwie osoby dorosłe plus dwójka dzieci, samochód, przyczepa, podłączenie do prądu, woda. Tutaj jest plac po inwestycje. Tworzy się większy kemping. Kiedyś, za parę lat, jak te drzewa urosną, będzie tu miło i przyjemnie.
Już wam pokażę sanitarie, jak wyglądają. Tu jest ciepła woda. Trzymają tą ciepłą wodę w takich beczkach i ona się sama nagrzewa. Mrówek jest pełno. I to wszędzie. Tutaj mamy do zlewki. Prysznic. Toaleta. I zlewy. Druga wygląda tak samo. Jest też zlew do prania ręcznego. Męskie wyglądają identycznie. Tylko mają inny kolor. I tutaj jest wąż do nalewania pitnej wody. I tu mamy jeszcze, o teraz jest zamknięta, ale tutaj jest pralnia. Za 3 euro możecie sobie puścić pranie. Jest pralka automatyczna. Tu mamy też miejsce kempingowe. Tutaj właściciele chyba też mieszkają, bo jest taki domek jeden. Jest bar. Jest miejsce do siedzenia. Pokażę wam, też jest taras. To wszystko jest dla was dostępne, jeśli tu przyjedziecie. Tam mamy jedno zejście, takie drewniane, do plaży. I tu mamy kolejne zejście. Tym zejściem możecie zjechać z wózkiem. Plaża jest żwirkowa. Tu jest kolejny bar. Tutaj nasza. Plaża jest w cenie. Parasole i leżaki macie w tych 20 euro. Woda jest krystaliczna. Szliśmy tam het, daleko. Nie jest jakoś bardzo głęboka. Powiedzmy, że tak z 30 metrów od plaży jest na, nie wiem, no 2 metry gdzieś będzie. Tutaj jest trochę klifu. Tutaj też jest wejście. Możecie sobie... Stąd będzie lepiej wszystko widać. Ogólnie rzecz biorąc, wszyscy pokazują na migi. Już nawet nie używają albańskiego, angielskiego, tylko w większości jest to język migowy. Tam widać statek. Tu. I on już tak stoi 2 dni. Nie wiem, co to za statek. Może jakiś tankowiec albo coś, ale on już tak stoi. Stoi w miejscu nieruchomo. Tutaj też do siedzenia. Plac zabaw malutki. I tu jest prywatna plaża hotelowa. Możecie sobie bez problemu do niej przejść, ale nie możecie się rozłożyć ani położyć się na tych leżaczkach, bo ci, którzy leżą na leżaczkach, mają opaski. Plaża jest wydzielona. Mniej więcej to samo, co tutaj, tylko troszkę szersza. Mając tutaj, na pewno musicie zabrać sobie coś na mrówki, bo zjedzą wam wszystko, co macie w przyczepie. Dziś zjemy obok. Może później się przejdziemy dalej, ale zobaczcie na to. Nie ma tutaj poboczy. Tak jak się uda czasami coś, jakiegoś pobocza złapać, to super, a najczęściej jest to takie jak tam. Czyli z 20 cm i to wszystko.
Jesteśmy. Patrzcie, tam stoi nasza przyczepa, a tu jest bar. Mogliśmy przejść plażą, ale nie widzieliśmy, że tu coś jest. I tutaj są domki, chyba na wynajem, bo jest tych domków trochę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć z jednej strony. I dwa... Dobrze widzę? Tak, dwa z drugiej. Z garażem, jestem z garażem, mówię od razu z garażem. Z tarasem. Nawet rondo takie mini.